się właśnie zbieram do pracy. Wyciągnęłam w końcu nowe perfumy. Tutaj mam pusty flakonik, jeszcze coś tu jest, ale już ich nie będę ze sobą brała. Będę sobie je spokojnie wypsikiwać w domu. Powiem wam, że trochę się ostatnio u nas działo. Ale to może nie będę gadać teraz, tylko wrócę do was, jak już wyjdę z domu. Dzień dobry, zobaczcie, jakie piękne słonko wstało nad Warszawą. Powiem wam, że sporo się ostatnio działo. W domu już nie chciałam zaczynać, no bo nie chciałam budzić Andrzejka. On sobie jeszcze mógł troszeczkę pospać. Nie wiem, czy zdążę do was pogadać tyle, ile chciałam, bo chyba mój tramwaj już podjeżdża na swój pierwszy przystanek. Także może, żeby nie ryzykować, to jeszcze na chwilę znikam i albo wrócę do was, jak będę przed biurowcem, albo jak już będę wracała do domu. Rozstrzał czasowy jest całkiem spory, ale wiecie, jak już jedzie ten tramwaj, to wolę do niego wsiąść. Ja już, słuchajcie, w foreście schowałam się tutaj w takim fotelu, dlatego że chciałam nagrać przed budynkiem, ale było bardzo dużo ludzi, nie chciałam nikomu przeszkadzać. Powiem wam, że ostatnio trochę dużo się działo, ale mega się cieszę, dlatego że w naszym mieszkaniu, na naszym mini placu budowy naprawdę w końcu się dzieje, w sensie zaczyna się dziać, co mega mnie ekscytuje, bo wiadomo, że zależy nam na czasie. Pan Darek już ma się dobrze, już wrócił do pracy. Dzisiaj jest środa, mamy 9 sierpnia. Jutro najprawdopodobniej wejdzie już do naszego mieszkania. Zobaczymy, nawet jakby to miało być w poniedziałek, to i tak jest dobrze. Także dzisiaj, słuchajcie, Andrzej jedzie po pracy do Leroy, będzie kupował takie te kubełki z czymś tam do gładzi. Fajnie też, bo odezwał się do nas w końcu Czarek, czyli pan od klimatyzacji. Był mega zalatany, ale dzisiaj po południu ma podjechać do naszego mieszkania, zobaczyć, jak to wygląda, w sensie jak to jest rozmieszczone, sprawdzić skąd dokąd trzeba będzie, jakby jakie kabelki pociągnąć, bo będziemy musieli wybruzdować przyłączenie, w sensie podłączenie do prądu, takie, żeby klimatyzacja miała swoje, żeby nie była na żadnej fazie, jeżeli dobrze zrozumiałam, słuchajcie. Jak coś plącze teraz, to sorry. Ale dwie bruzdy trzeba będzie zrobić. Jedna do skroplin, do tego, żeby poprowadzić rureczkę ze skroplinami do odpływu, a druga to będzie do właśnie do prądu, żeby tą jednostkę klimatyzacyjną podpiąć. Nie wiem, czy już to widzieliście, czy dopiero zobaczycie, ale dźwigaliśmy już jakiś czas temu płytki, także coraz więcej rzeczy w tym mieszkaniu jest. Jeszcze będziemy musieli pewnie podjechać, ale to obstawiam, że dopiero w weekend, dlatego że ja teraz od środy do piątku będę przychodzić do biura, a po wstawaniu o 4:30 jestem potem padnięta, nie nadaje się do życia, więc pewnie już w tym tygodniu ja z Andrzejem nic nie załatwię, ale chciałabym jeszcze podjechać kupić kolejne testery farb, żeby przetestować sobie te jasne kolory, które wcześniej w ogóle odrzucaliśmy, bo baliśmy się, że będą za jasne. Także tak, mieliśmy w weekend gości, chciałam wam w ogóle też nagrać, bo po prostu mieliśmy takie sprzątanie, a ostatnio ktoś prosił pod filmem, czy nie chciałabym nagrać takiego Clean With Me i powiem wam, że po prostu mieliśmy, mieliśmy już taki syf na chacie, bo przez to, że tak dużo się ostatnio działo z tym mieszkaniem, mieliśmy jakieś wyjazdy, to nie było czasu na to, żeby posprzątać po prostu. Więc nazbierało się trochę tego syfu, ale ogarnęliśmy to. Mieliśmy gości, nic nie nagrywaliśmy. Potem jeszcze moja mama pojechała z nami na naszą budowę. I powiem wam, że wbiła mi ćwieka, bo zapytała mnie, dlaczego nie zrobię sobie sypialni tam, gdzie mam większą szafę wnękową. I miałam taki, kurde, w zasadzie, to dlaczego ja tam nie robię sypialni? No już wiem, przypomniałam sobie dlaczego, jak tylko wyjęliśmy miarkę, zaczęliśmy mierzyć to pomieszczenie. Nie robimy jej tam dlatego, że po prostu ta sypialnia jest wąska i jak wstawimy tam duże łóżko, takie pod materac 160 na 2,
160 na 200, 1,60 na 2 metry, to po prostu będzie za wąsko. Jakby będzie za mało przejścia między łóżkiem a ścianą, żeby dojść do łóżka jakby z drugiej strony, a nie chcę jakby kombinować tak, żeby się teraz już przeciskać. Także tak, dobra, uciekam. Lecę na górę. Najpierw do żabki, a potem na górę. Ja słuchajcie, już wróciłam do domu, więc mogę chwilę pogadać do was dalej z tym... z tą sypialnią, bo tak na szybko chyba urwałam. To chciałam powiedzieć, że wiecie, no, robimy to mieszkanie pod siebie i nie chcę na wejście rezygnować z jakiegoś swojego komfortu. A chodzi o to, że gdybym wstawiła te łóżko do mniejszej sypialni, to potem między jego brzegiem a ścianą byłoby dosłownie 40 cm. To jest trochę mało i byłoby nam niewygodnie. W tym mieszkaniu tutaj teraz co chwila uderzamy się o ramę łóżka. Andrzej ma po prostu takie siniaki na nogach. Nie chcę sobie tego robić w mieszkaniu, które ma być już nasze. Ma być właśnie pod nas. Jakoś będziemy musieli rozkminić akcję z tym biurkiem. Jakoś tam je wcisnąć. Albo może i tak nie wciskać. Zobaczymy, pomyślimy o tym. Na pewno na razie i tak nie będziemy kupować mebli do sypialni, bo to nie jest nasz priorytet. Póki co w sypialni wystarczy nam łóżko. Także to będziemy rozkminiać później. Natomiast no przyznaję, jak mama o tym powiedziała, to miałam taki lekki mindfuck i musiałam się zastanowić, co się tam w zasadzie wydarzyło. Także tak, Andrzejek był już dzisiaj w Leroy. Kupił gładź i coś tam jeszcze, jakiś płyn. To pewnie opowie wam, jak wróci. Właśnie wraca. Jedzie do domu, miał spotkanie z Czarkiem. Także jak tylko wróci, to opowie wam pewnie trochę o tej klimatyzacji. Mega się cieszę, że to już się wydarza. Chociaż powiem wam, że przez całe to zamieszanie strasznie trudny i taki intensywny jest ten czas, dlatego że no nie będę oszukiwać, kurde, wiecie, no idę do pracy, ale z tyłu głowy cały czas gdzieś mam to mieszkanie, przez to ciężej mi się skupić na robocie i kiedy przychodzi dzień taki jak dziś, kiedy po prostu już mówiąc wprost zaczynają gonić mnie terminy, no to pojawiło się po prostu turbo spięcie i od rana byłam na takich obrotach. Wyszłam z pracy chwilę przed 17:00, nadgoniłam te moje wcześniejsze myślenie o niebieskich migdałach, ale powiem wam, że marzy już mi się, naprawdę marzy mi się już wolne. 21 sierpnia mam wizytę u lekarza we Wrocławiu i miałam nadzieję, że wykorzystamy ten czas na to, żeby pojechać sobie do Wrocławia na taki szybki weekendowy wypad. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co pogoda w sierpniu nie dopisuje. Co chwila leje. Dzisiaj też lało. Bogu dzięki, jak wracałam, to złapałam lekkie okienko pogodowe i mnie nie zmoczyło. W sensie, wiecie, miałam parasolkę, no ale przyjemniej się idzie, jak nie pada. Także zobaczymy właśnie, jak będzie z pogodą. Nie rezerwuję nic. Jeżeli podejmiemy decyzję o tym, żeby jechać sobie na weekend do tego Wrocławia, to pewnie będzie to decyzja podjęta na ostatnią chwilę. I w ogóle muszę zaplanować jeszcze wyjazd na Śląsk. Raz, żeby odwiedzić Kulinka, Kamilę i Tomka. A dwa, no, żeby też przy okazji odwiedzić Energylandię. No bo mam kupione do niej bilety, które są ważne do końca września. Obiecałam mojej mamie, że pojedziemy, bo mamy też zabrać mojego brata. I tak, no ale wracając, bo trochę odbiegłam od tematu, chciałam powiedzieć właśnie, że całe to zamieszanie z mieszkaniem, ogólnie sporo się dzieje, trochę nas to już męczy. Wiem, że Andrzej się dzisiaj trochę słabo czuł. Ja co chwilę też mam jakieś, nie wiem, dziwne problemy ze sobą. A to nie mogę spać, a to coś mi, nie wiem, kończyny mi drętwieją, a to co chwilę jakieś inne głupoty. No, powiem wam, ciężki jest teraz ten okres, także naprawdę już mocno myślę o tym, że chciałabym wziąć urlop, a z drugiej strony myślę sobie o tym, że przydałby mi się urlop już potem,
kiedy będziemy się przeprowadzać i trzeba będzie to pakować i się rozłożyć w tym nowym miejscu i no może to po prostu rozkminić, jak my to zrobimy. Także tak. Hello. Mały update. Dzisiaj po pracy skoczyłem do Leroy kupić dwie rzeczy i jedna z nich to była gładź pachlowa. Zobaczycie ją tu, zamiast twarzy Kasi. Kupiłem 4 opakowania po 28 kilo, także wózeczek się przydał znowu. Mhm. I kupiłem też 20 litrów gruntu Ceresit. Zobaczycie go tu. No, także to wszystko załadowałem do Dustera. Już nie było to problem tak jak z panelami, no bo to było też jakieś 150 kilo, a nie 550, więc na luzie. Zawiozłem to do mieszkanka. Trochę to czasu zajęło. Niestety, bo panowie z piętra niżej kupowali windę. Wynosili po kilka rzeczy dosłownie w rękach, nie mieli żadnego wózeczka, nic. I zaklinowali windę i tak sobie chodzili tam i z powrotem. Jak im zwróciłem uwagę, że też czekam na windę, to powiedzieli, że oni wcześniej czekali, więc teraz ja mam poczekać. No i tak 20 minut czekałem, aż panowie skończą kurde to ogarniać. No trochę nie fajnie. Bo jak tak mieli, to niech sobie to, niech se to jeździ w windzie, jak tak mało tego wynoszą. I co z tego, że ja se tam będę, nie? To po prostu se będzie jeździło góra-dół, a wystarczy mi miejsce na wózeczek, a jakby nie było nawet miejsca na wózek, to jakbym miał tam możliwość wsadzenia po prostu to wiadro, to bym pojechał i tyle. No ale cóż. Także tak, a potem była szybka akcja, powrót do Leroy, bo chciał mi się siku, a u nas jeszcze nie da się, ale w Leroy są darmowe kibelki. Polecam. Tak budowlany temat, nie? Także tak. Nie, Andrzeju zapowiedział, że jak wrócisz, to będziesz opowiadał o klimatyzacji i czarku, a nie o kibelku z Leroy'a. No i potem wróciłem na chatę i przyjechał Czarek. Czarek monter klimatyzacji. Omówiliśmy sobie co i jak. Będziemy bruzdować rurki pod skropliny, żeby tak leciało do kanalizacji. Nie będziemy tego sikać sąsiadom w dół. Ja myślałem o rozpylaczu. Czarek powiedział, nie. Powiedział, że tam ewentualnie można by było z boku rurkę z balkonu wy taką dłużej, ale to na bank się ktoś doczepi, bo będzie kapało. Więc omówiliśmy sobie, że będziemy wieszali klimę i to wam zaznaczę chyba na planie, tak będzie najprościej. Tak, bo my myśleliśmy, słuchajcie, że my ją damy gdzieś przy drzwiach balkonowych, ale Czarek już Andrzeja wyprowadził z błędu, że to nie ma sensu i ona będzie musiała wisieć znaczy, tak trochę na... Sens jest, ale większy sens funkcjonalny będzie, tak, jak będzie wisiała no na ścianie tam, gdzie będzie stół w jadalni, no bo wtedy będzie mogła sobie po skosie bardziej dmuchać na całe mieszkanie i to będzie po prostu bardziej funkcjonalne. Tak. Co jeszcze? Kabla do zasilania raczej nie będziemy ciągnęli, ale to jeszcze potwierdzimy sobie, bo z tego co widział, to obwód jest oddzielny pomiędzy kuchnią a tam, gdzie jest gniazdko. Więc o, koszt mniej więcej, bruzdowanie, czyli wykucie tam w ścianie wszystkiego, przygotowanie pod samą tą instalację agregatu jednostki chłodzącej, to jest jakieś 1700 zł, to będzie mniej więcej jakieś 10 metrów instalacji w całości. Potem montaż agregatu i tej klimy, tej jednostki chłodzącej, to jest jakieś 600 zł wraz z przetestowaniem, czy wszystko jest cacy. No. A sam klimatyzator można sobie wybrać później. Tak. I to mniej więcej koszty będzie jakaś tam średnia półka, więc jak już wybierzemy, to damy znać, co żeśmy wybrali i co tąpa. Tak. Tyle chyba.